Małgorzata Chirko, Łobrzeg na Fali. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj dla odmiany nie ze studia, nie z żadnego urzędniczego gabinetu. Wyszliśmy na plażę i to nie byle jaką, bo w Ustroniu Morskim i już niedługo na kąpielisku Nadbrzeżna, czyli w miejscu, w którym się w tej chwili znajdujemy. Za kilka dni właściwie, tak, Pani Urszulo? Zawiśnie błękitna flaga. Urszula Czachorowska, kierownik referatu promocji i rozwoju gminy Ustronie Morskie i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Artur Baranowski. Dzień dobry. To kiedy to uroczyste zawieszenie błękitnej flagi? 4 lipca tradycyjnie na tym kąpielisku Nadbrzeżna zawiśnie błękitna flaga. To jest międzynarodowy certyfikat jakości przyznawany tylko najlepszym kąpieliskom na świecie. Możemy się poszczycić, że to już po raz 7 międzynarodowe jury wyróżniło nas tą błękitną flagą. 4 lipca, godzina 12. Całość związana również z pokazami ratownictwa morskiego. Do udziału w pokazach zaprosimy jednostki z Kołobrzegu, jak również nasi ratownicy pokażą swoje umiejętności, bo musimy się również pochwalić, że nasze ekipy ratownicze co roku biorą udział w Mistrzostwach Ratownictwa WOPR, wygrywając te medalowe miejsca. Także na naszych kąpieliskach turyści, mieszkańcy mogą się czuć bardzo bezpiecznie. Ale chyba nie tylko na kąpieliskach, tylko wręcz w całym regionie, czy na terenie całej gminy, tak? Bo w tym roku uruchamiacie sezonowy punkt ratownictwa medycznego. Czy to pierwszy raz, czy już coś takiego funkcjonowało? Ten punkt sezonowy też funkcjonuje od wielu lat. Jest tutaj karetka transportowa z pogotowia ratunkowego. Także takie dyżury będą uruchamiane w okresie sezonu letniego. Umowę podpisaliśmy aż na 4 lata, także w sezonie letnim dodatkowe wsparcie medyczne dla turystów. Taka karetka będzie stacjonowała przy ośrodku zdrowia, ale oprócz tego zatrudniamy lekarza plażowego, który przy stanowisku radar będzie pełnił dyżury medyczne i udzielał porad lekarskich zarówno wczasowiczom, jak i również turystom z całej gminy Ustronie Morskie. Gdyby nie daj Boże podczas wypoczynku ktoś takiej pomocy potrzebował, to są jakieś numery telefonu, pod które należy dzwonić, czy to ten standardowy numer? Numer standardowy 112 997, również te alarmowe, które funkcjonują, to są numery ogólnopolskie, ale na każdym kąpielisku strzeżonym starszy ratownik wieży ma swój telefon kontaktowy. Jesteśmy w zintegrowanym systemie ratownictwa medycznego, także natychmiastowo powiadamiamy wszystkie niezbędne służby i staramy się podejmować jak najszybciej interwencje ratownicze. Mamy nadzieję, że oczywiście te służby będą miały jak najmniej pracy, a nie jak najwięcej. W przeciwieństwie do Was, bo kiedy inni zaczynają wypoczywać i planują właściwie wolny czas i atrakcje, to dla Was w tym momencie jest najwięcej pracy, również w urzędzie, prawda? No tak, zbliżają się wakacje, okres właściwie utęskniony dla turystów i dla przedsiębiorców. Dla nas jest to okres wytężonej pracy i staramy się, aby wszyscy, którzy u nas wypoczywają, czuli się komfortowo i mieli oczywiście szeroki wachlarz imprez i różnych takich aktywności do wyboru, żeby mieli miłe wspomnienia z pobytu w Ustroniu Morskim. Z jakimi imprezami zmagacie się w tej chwili? Co organizujecie? Może powiem o tych większych, które planujemy w tym roku, bo w tym roku również nasz referat promocji i rozwoju będzie zarządzał Ustrońskim Amfiteatrem, także w tym amfiteatrze planujemy wiele imprez i ogólnodostępnych, i również komercyjnych. Podpisaliśmy już umowy z agencjami artystycznymi, które będą organizowały kabarety, biesiady, imprezy związane z udziałem dzieci. My również będziemy mieli swoje imprezy nieodpłatne. Planujemy w amfiteatrze otworzyć kino letnie, bo w Ustroniu Morskim nie ma takich możliwości w chwili obecnej, dlatego w lipcu będą 2 imprezy kinowe, w sierpniu jeszcze jedna z repertuarem bardzo atrakcyjnym i aktualnym. Dodatkowo w amfiteatrze 7 lipca duża impreza, Festiwal Ryby, impreza rodzinna, podczas której będziemy organizować konkurs kulinarny z udziałem
największego kreatora kulinarnego Roberta Sowy. Będzie on oceniał przepisy naszych mieszkańców, którzy do końca czerwca zgłosili się z takimi przepisami do naszego referatu i na tej podstawie wydamy książkę kulinarną Ustrońskie Smaki i 10 osób chętnych poprosimy do takiego show kulinarnego, czyli do przygotowania tej potrawy swojej na żywo przed ustrońską publicznością. Oceniać te potrawy będzie Robert Sowa z komisją konkursową, w skład której też wejdą znani restauratorzy z Ustronia Morskiego. Ponadto oprócz imprezy oczywiście biesiada rybna, pokaz kulinarny Roberta Sowy, wystąpią zespoły szantowe, zespoły folkowe. Imprezę zakończy zespół Specyficzni, który mam nadzieję rozbawi tą publiczność, która przyjdzie na tą imprezę. Przed festiwalem rybnym mamy dużą imprezę na stadionie sportowym 29 czerwca. Dwa koncerty muzyczne, wystąpi zespół Kombi, zespół Papa D. Impreza również o charakterze otwartym, piknikowym, ciesząca się bardzo dużą popularnością, bo z roku na rok staramy się organizować duże imprezy na tym stadionie, żeby zachęcić ludzi do odwiedzin Ustronia Morskiego i do dobrej zabawy. Poza tym, wracając już do amfiteatru, na deskach naszego obiektu wystąpi i Daniec, i będzie kabaret sketchów męczących, kabaret pod wyrwi groszem, kabaret paranienormalni, kabareton, zespół Demono, Maleńczuk. Wszystkie te imprezy znajdą się na naszych stronach internetowych i na plakatach. Będziemy na bieżąco informować turystów, jak i mieszkańców o ich terminach i o możliwości zakupu biletów, bo niektóre z nich będą miały charakter komercyjny. Panie Arturze, a Gminny Ośrodek Kultury będzie nastawiony przez sezon na atrakcje dla tych, którzy w Ustroniu zostają, czy również dla tych, którzy tutaj przyjadą, czasami nawet z daleka? Mamy ofertę przygotowaną i dla tych, którzy przyjadą, i dla tych, którzy tutaj mieszkają na stałe i chcą w ciekawy sposób spędzić te letnie miesiące. W związku z tym, że letnie miesiące, jeśli chodzi o mieszkańców w Ustroniu, spędzają na wakacjach przede wszystkim dzieci i młodzież, którzy mają w tym czasie wolne, ich rodzice pracują, no to ta oferta jest skierowana bardzo mocno właśnie w kierunku dzieci i młodzieży. Zacząć należy oczywiście od imprezy, która ma już wieloletnią tradycję. W ubiegłym roku świętowaliśmy dziesięciolecie. To są oczywiście warsztaty Morka. Co roku zaprasza Ustronie Morskie na kilka dni spędzone naprawdę w dobrym nastroju, w dobrym humorze. Z takich szczegółów chciałbym zdradzić to, że będziemy w tym roku podczas jednego z tych dni starali się pobić rekord świata, budowlany rekord świata. Będziemy budowali wieżowce na plaży, ale więcej szczegółów w tej chwili nie podam. Niech to będzie niespodzianką. Myślę, że to będzie fajna rzecz. Rekord świata w budowaniu wieżowców na plaży. Ale przepraszam, z piasku te wieżowce będą? Tego nie powiem. Trzeba będzie się zjawić. Szczegółowy program podamy na plakatach i publikatorach. Myślę, że to powinno zainteresować. Trzeba się usprzętowić jakoś? Nie, nie trzeba będzie się usprzętowić. Wszystko przygotujemy. Będzie trzeba mieć tylko ochotę na wspólną z nami zabawę i chwilę wolnego czasu. To jest sprzęt plażowy, wystarczy. Ci, którzy już tutaj będą na kocykach, to śmiało będą mogli wziąć udział w imprezie? Tak, oczywiście. W zupełności nie trzeba będzie mieć specjalistycznego sprzętu budowlanego. To się będzie odbywało między 2 a 7 lipca. I tutaj też w związku z tą imprezą, o której mówiła pani Ula, to festiwalu rybnym, tam też myślę pewne elementy pojawią się naszego współdziałania. W ramach, w tym czasie, kiedy będzie się odbywała Morka, chcemy zaproponować nową imprezę. 5 lipca dokładnie odbędzie się po raz pierwszy w Ustroniu Morskim impreza o charakterze jazzowym. Nie potrafię jeszcze w tej chwili powiedzieć dokładnie, jak kto wystąpi, ponieważ jest to nowy pomysł i dopinamy jeszcze szczegóły. Natomiast istotne jest to, że chcemy pokazać, bo być może niewielu nawet miłośników jazzu wie o tym, że polski jazz nie narodził się w Sopocie, który jest podawany jako takie miejsce właśnie, gdzie ten jazz polski kiełkował, a tak naprawdę w Ustroniu Morskim. Dokładnie w 1952 roku
zjawiło się tutaj kilkunastu bardzo znanych, wtedy jeszcze oczywiście nie, ale w tej chwili ich nazwiska wymieniamy w czołówce polskiego jazzu, jazzmenów, żeby przez całe wakacje grać tutaj w kawiarni Ustronianka. No wystarczy powiedzieć, że chodzi tutaj o Krzysztofa Komedę, Jerzego Matuszkiewicza czy Andrzeja Czcińskiego, więc chcemy przypomnieć ten fakt. Mamy nadzieję, że za kilka lat ta impreza stanie się jedną z najważniejszych imprez w Ustroniu Morskich, jedną z najważniejszych imprez jazzowych w Polsce. 5 lipca serdecznie zapraszamy, naprawdę będzie, myślę, fenomenalne spotkanie z kulturą. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, też zaplanowaliśmy to na lipiec, druga edycja festiwalu rękodzieła Arte Mare, 15-19 lipca. On się nazywa w tym roku Festiwal Bajki i Rękodzieła, bo chcemy ofertę z doświadczenia ubiegłorocznej skierować bardzo mocno w kierunku dzieci i młodzieży. Będzie można poznać różne techniki rękodzieła, ale będzie też można kupić coś oryginalnego, jakąś pamiątkę z wakacji, a nawet tę pamiątkę z wakacji wykonać własnoręcznie, a nie żadna tam gdzieś chińszczyzna kupiona na straganie. Te techniki będą jakoś związane z surowcami, które mamy dostępne nad morzem? Bo tak Arte Mare to jest taka sztuka trochę morza, tak? Arte Mare, raczej nazwa kojarzy się właśnie z morzem, z miejscem, natomiast techniki będą wszystkie możliwe dotyczące rękodzieła. Będziemy tutaj mieli kilkunastu wystawców, którzy będą prezentowali te techniki i będą także sprzedawali swoje wcześniej wykonane wyroby. Ale jak mówiłem, chyba najważniejsze będzie to, że będzie można własnoręcznie wykonać sobie ciekawą pamiątkę z nadmorza. I o jeszcze jednej chciałem dużej imprezie powiedzieć, ale to już będzie sierpień, po raz pierwszy. Sukcesy naszej grupy teatralnej, która pracuje od jesieni, skłoniły nas do tego, żeby zorganizować w sierpniu imprezę, którą nazwaliśmy Przypływ Teatralny. To będzie impreza o podwójnym charakterze. Z jednej strony warsztaty dla dzieci i młodzieży chcącej nauczyć się trudnej sztuki teatralnej w różnych aspektach, bo i w piosence, i w pantomimie, i w ruchu scenicznym, ale także będzie to oczywiście oferta skierowana wieczorna dla widzów. Zaproponujemy spektakle, koncerty. Chcielibyśmy zaprosić na koniec grupę Soul City, która znana jest z jednego z show odbywających się w jednej z telewizji polskich. Ale oprócz tego w amfiteatrze 20 lipca organizujemy tutaj taki specjalny koncert Filharmonii Koszalińskiej Galę Wiedeńską. To jest impreza komercyjna. Bilety, wydaje mi się, są skalkulowane bardzo atrakcyjnie, 20 zł. Jeśli grupa będzie miała więcej niż 10 osób, to ma 50% zniżkę. Także myślę, że można również w takim wakacyjnym anturażu w środku lata 20 lipca zabawić się w amfiteatrze i przypomnieć sobie wszystkie przeboje wiedeńskich kompozytorów. To są duże imprezy, ale my oczywiście pracujemy przez całe wakacje i chcę jeszcze powiedzieć o tym, że przygotowaliśmy kilka innych ofert. Wakacje bez nudy, czyli trzy razy w ciągu pierwszego miesiąca wakacji w lipcu i trzy razy w sierpniu zajęcia dla dzieci w Ośrodku Kultury. Oprócz tego klub bajkodzieła, to są zajęcia plastyczno-animacyjne dla grup zorganizowanych. Mogą przyjść zielone szkoły, mogą przyjść kolonie, postaramy się im zorganizować czas na zajęciach plastycznych, pokażemy, skorzystamy z naszego kinowego ekranu. Będzie się naprawdę ciekawie działo. Oprócz tego festiwalu Arte Mare, związanego z rękodziełem, też chcemy kilka razy w ciągu wakacji zaprosić na Letnią Akademię Rękodzieła w GOKU. I mamy jeszcze jedną propozycję. Troszkę się obawiamy, czy nam to wyjdzie, ale idziemy, że tak powiem, jesteśmy nad morzem, rzucamy się na głęboką wodę. Nazwaliśmy to Kultura na zapleczu. Mamy z tyłu Ośrodka Kultury taki bardzo sympatyczny plac i tam chcemy zaprosić do strefy wolnej sztuki. Strefa wolnej sztuki, czyli warsztaty rękodzieła, projekcje filmów, animacje dla dzieci, może jakieś małe koncerty nieduże. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo wydaje mi się, że tak blisko morza trzeba zaproponować coś turystom, którzy nawet z plaży mogą przyjść do nas i spędzić miło czas. Robić po prostu to, co mu w duszy zagra, tak? Tak, naprawdę, będą to bogate oferty. To nie będzie tylko taka oferta, żeby przyjść, usiąść sobie na leżaku i wysłuchać koncertu, ale będzie można przygotować coś własnoręcznie, będzie można zobaczyć jakiś film, stary klasyk. I całymi rodzinami, myślę, będzie to oferta skierowana dla całych rodzin.
Super, czyli pełne ręce roboty. Duży zespół musi pracować, żeby taką ofertę przygotować i przez te 2 miesiące działać w takim tempie? Ośrodek Kultury nie jest jednostką, która ma jakieś szczególnie duże zatrudnienie. Pracuje nas tam dosłownie kilka osób, ale myślę, że pomysły są ciekawe i postaramy się je zrealizować jak najlepiej tylko będziemy mogli. Pani Urszulo, nie wspomniałyśmy o Heliosie, a jak woda w Bałtyku okaże się zimna, no to alternatywa zawsze jest, prawda? Kiedy te wszystkie zjeżdżalnie zewnętrzne baseny zaczną działać? Z początkiem wakacji 27 czerwca rozpocznie działalność już ta część plenerowa, kąpielisko otwarte ze zjeżdżalniami. Oprócz tego oczywiście cały czas do dyspozycji gości jest kryta pływalnia, 2 tory bowlingowe, korty tenisowe. I w maju tego roku otworzyliśmy nową atrakcję sportową. Jest to boisko pełnowymiarowe do siatkówki plażowej. Także zakres jest bardzo szeroki dla osób, które chcą skorzystać z usług tych sportowo-rekreacyjnych. Oprócz tego Helios organizuje również swoje zawody i imprezy sportowe. W miesiącu lipcu będzie rodzinny turniej w piłkę plażową siatkową. W sierpniu zapraszamy miłośników tenisa na także rodzinny turniej w tenisa zimnego. Dziękuję bardzo. Pozostaje nam już tylko zaprosić Państwa do korzystania z tej bogatej oferty, zarówno pracowników Urzędu Gminy, jak i Gminnego Ośrodka Kultury. Moim i Państwa gościem była Urszula Czechorowska, kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Ustronie Morskie i dyrektor Artur Baranowski, Gminny Ośrodek Kultury. Żegnamy się z Państwem z Ustrońskiej Plaży. My tu jeszcze chwilę zostaniemy. Do zobaczenia.